Zapraszamy do oglądania rozbieganej kamery. Dziś ten szczególny mikołajkowy dzień. W Świdniku biegamy. Oglądajcie rozbieganą kamerę! Witaj, Pani Mikołajowa. Witaj, rozbiegana kamera. To się tylko tak nazywa cykl. No nie, dokładnie. Ja inaczej się nazywam. Powiedz mi, co Ci dzisiaj sprowadza tutaj? Wspaniała akcja Bieg Charytatywny w Świdniku. Tak. Który zamierzasz wygrać? Nie zamierzam wygrać. Zamierzam po prostu przebiec, dobiec do mety. Mhm. A powiedz mi, bardziej lubisz biegać, jak jest lato, cieplutko, czy tak dziś, jak jest zima i tak mroźnie? Bardziej lubię zimą biegać. Zimą, tak? Zimą, no to fajnie. Lepiej. No to Ciebie na pewno dzisiaj wygrasz i tego Tobie dzisiaj życzę, hej. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Witam Cię bardzo serdecznie, ale jesteś fajny prezent. Kto taki strój Ci wymyślił? Sama przyszło, no nie, sama pójdzie. Który raz jesteś na trasie biegowej? Marszu, jak kto woli. Tak, było, dopiero zacząłeś, rozumiem. A dużo czasu spędzasz na treningach? I tak właśnie, bardziej ci się podoba. Trzy razy w tygodniu, tak? Rozumiem. No to fajnie, bardzo fajnie, no. A jaki myślisz, a jaki planujesz mieć czas dzisiaj? Nie wiem, to tak raczej dla przyjemności. Dla przyjemności, tak rozumiem, no. A ten, powiedz mi jeszcze, a kto wpadł na ten pomysł? No ja. Tak? No to super, bardzo oryginalny pomysł, no i trzymaj się i wesoły świąt. Witajcie, rozbiegane stworzenia. Cześć. Masz czapeczkę konkurencyjnej grupy, nieładnie tak dzisiaj. Dzisiaj powinieneś mieć taką. Ale mam. Tak? To proszę zaprezentować. Jest ukryta. O, jest. Dopiero odebrana. Zamierzacie w tych czapeczkach wziąć dzisiaj udział, czy nie? Oczywiście. Tak? Czy wszyscy jesteśmy Mikołajami. No dokładnie, dokładnie. No. A co Was skłoniło, żeby dzisiaj przyjść tu znowu, przyjechać do Świdnika tak daleko? Niedaleko, bo drugi charytatywny bieg to taki lubimy najbardziej. Jest, tak? Trzeci rok temu to biegliśmy. Tak. No. Że wracamy tam, gdzie byliśmy. A jesteście grzeczni, czy nie? Bo jak nie grzeczni, to trzeba was rózgo wybić. Ja byłem grzeczny, dostałem batona. Dobrze, a ty też dostałaś, czy rózgę dostałaś? No, nie, ja dostałam bardzo dobrze. To się cieszę. To bądźcie grzeczni i dzisiaj ładnie śmigajcie. Siemka. Witaj, lubelski biegaczu. Właściwie dzisiaj powinien powiedzieć świnicki biegaczu. Witam, cześć. No. Dzisiaj biegamy? Czy tylko tak, biegamy, tak do tego? Trening robimy taki, powiedzmy sobie, mikołajkowy, regeneracyjny. Dzisiaj wygrasz? Nie wiem, zobaczę. Tak? Zobaczysz, jaka skromność, no. Tylko pamiętaj, żeby czapkę założyć. Założę, tak, ale myślę, że nad czapką z cykinami muszę taką dostać, z cykinami, bo mi się bardzo podoba. A, no tego. A powiedz, słyszałem, że robisz niedługo akcję mikołajkową. Opowiedz o niej. Tak, to właściwie jest trening charytatywny. Zapraszam wszystkich. Trening będzie połączony ze zbiórką darów na Dom Samotnej Matki w Lublinie. I ten trening organizuje cała grupa lubelskiego biegacza. Ja jestem przedstawicielem, ale to wszyscy wszystko organizujemy. Wszystkie grupy biegowe w mieście i wszyscy, tak. Znaczy, wszystkie grupy biegowe starają się to rozpropagować i zapraszamy wszystkich biegaczy z Lublina i okolic. Tak. Bardzo fajny cel, naprawdę życzę, żeby to jak najlepiej wyszło. Mam taką nadzieję, trzymam kciuki, staramy się, żeby to było fajnie. No i świetnie, świetnie, jak najwięcej się... takich akcji. Dzięki, cześć. Cześć. Witaj, Kasiu. Cześć. Dzisiaj jesteś pani Mikołajowa czy Sierzynka? Mikołajowa. Mikołaj, powinna być Mikołajka, nie Mikołaj. A jednak. Powiedz mi, czy często chorujesz, bo masz tak potulone tutaj? Nie pamiętam kiedy, ale wolę dmuchać na siebie. Tak, no rozumiem. Dzisiaj wygrasz bieg? No mam nadzieję. Tak? No to fajnie, to się cieszę. A ile tak czasu spędzasz na treningach? Oj, bardzo rzadko. Bardzo rzadko? Od pracy też, między innymi. Od pracy. Jak masz więcej czasu, to więcej możesz, tak? Rozumiem. A co dalej? Jaki będziesz miała kolejny bieg? Kolejny bieg? Czy coś już masz zaplanowane, czy na razie nie? Niby cicha nadzieja, żeby wystartować w biegu sylwestrowym, ale to zobaczymy, jak będzie. No to ja tam Ci życzę, żeby ta cicha nadzieja Ci się spełniła. Hej! O, jest Dziadek Mróz! Witaj, Dziadku Mrozie! Witaj, ho, ho, ho! Jesteś Dziadek Mróz, czy Dziadek Pawoliny?
Widzę cię przy biurze, prawda, pakietów, wraz z innymi Mikołajami. Co dziś planujesz robić? Dzisiaj będziemy biegać, pomagać charytatywnie dzieciom. Biegać w Świdniku, tak? Będziesz dzisiaj? Biegać w mieście Świdniku. A czemu nie biegasz w Lubinie? Bo nie ma żadnego biegu. O to chodzi, dokładnie, no właśnie chciałem cię zapytać. Wczoraj las, dzisiaj ulica, co lepsze? Wiesz co, myślę, że ulica dzisiaj będzie lepsza. Tak? No, będzie wesoło, dużo będzie Mikołajów, Mikołajek. No to super, no to powodzenia dzisiaj, hej! Mikołaj, już za dwa dni, także zobaczcie... Witam cię bardzo serdecznie na biegu mikołajkowym w Świdniku. Powiedz mi, kto wpadł na taki pomysł? Czy ty, ktoś inny, żeby się tak fajnie przebrać? Mam ja tak? Trochę moja kuzynka, która mi ułatwiła nieco to zadanie. Rozumiem. Który raz startujesz w biegach tego typu? Pierwszy raz biegać zaczęłam w maju. Tak? Tego roku, więc tak naprawdę jestem świeżakiem. Rozumiem. A powiedz mi... Pięć medali? No to już nie pierwszy raz, to już pięć... Szósty raz, można powiedzieć. Pierwszy raz w takim stroju przebranym, tak? Tak. Rozumiem, no to bardzo fajnie. A powiedz mi, bardziej wspomniałeś wcześniej, że biegasz od maja, prawda? Wolisz biegać latem, jak jest cieplutko, czy tak jak jest dzisiaj, zima i śnieg dookoła? Taka optymalna temperatura to 17. 17, rozumiem. No to ja tam ci życzę, jak to się mówi, żeby... Połamanie kopytek i trzymaj się, hej! Dzięki! Zatkaj to w ogóle, nie pokazuj się tak na oczy. Opowiadaj mi, co ci się stało, że masz inną brodę niż wczoraj. Jeszcze raz. Opowiadaj, co ci się stało, że masz inną brodę niż wczoraj. No chciałem zmienić imię. Tak? Chociaż ta broda, widzisz, jakoś nie chce się trzymać. Rozumiem. Biegasz dzisiaj? Proszę? Biegasz dzisiaj? Tak, biegam dzisiaj, byłem w Gaju, biegałem rano. I biegam dziś ponownie jako Mikołaj. Super. A powiedz taką rzecz, czy ty tutaj ogólnie... reprezentujesz pana Mikołaja, czy reprezentujesz grupę biegową? Bo tak troszeczkę ta czapeczka nie za bardzo. Znaczy, no i Armagedon też reprezentuje, tak? Ale przede wszystkim dzisiejszy Mikołaj. A jak ci poszedł wczorajszy bieg? Dobrze. Tak? Bardzo dobrze. Przebiegłem sobie oczywiście na luzie. No to życzę ci, żeby dzisiejszy bieg również, to się mówi, był dla ciebie tak jak dobry, jak wczorajszy. YouTube! Witajcie. Pani Mikołajowa, pani Elfowa i pani Sierzynka. Krowa śniegu. Aha. Co was tu sprowadza? Jakiś bal karnawałowy czy co? Bieganie. Bieganie? A gdzie? Rekreacyjnie pobiegać. Pobiegać, no super. Cieszę się. No. Świdniku. Tak, Świdniku. A czemu nie biegacie w Lubinie dzisiaj? Bo tam nie ma takiego wspaniałego biegu, który jest charytatywny jak tutaj. Rozumiem. To będziecie miały ex aequo trzy pierwsze miejsca chyba, tak? Mamy taką nadzieję. Nagrodę do podziału. Rozumiem. A lepiej wam się biega, nie wiem, tak jak teraz, zimą, gdzie jest śnieg, czy latem, gdy jest cieplutkie słoneczko? My dzisiaj tu przyszliśmy, żeby wyglądać, a nie żeby biegać. Aha, rozumiem. Ale też nie wolimy rower, ale no czasem tak. Po prostu trzeba. Rozumiem, no. No to życzę wam sukcesu w dzisiejszym bieganiu. I wesołych świąt! Cześć Mikołaj! Co masz w worku? Pokaż! Prezenty? Rozdajesz je wszystkim, czy nie? Tylko grzecznym! Tylko grzecznym? A dziewczynka obok jest grzeczna, czy niegrzeczna? Tak, można by było parę razy krzyknąć, ale nie było źle. Krzyknąć albo dać klapsa, tak? No nie. Byłaś... Jak ci poszedł dzisiejszy bieg? Świetnie, tak? Dla przyjemności, nie dla sportu. Aha, rozumiem. No, a powiedz mi, po raz pierwszy się przebrałeś, czy już miałeś jakieś biegi w przebraniach? Po raz pierwszy. A wiesz co ci powiem, naprawdę? Ja słyszałem, że nie istniejesz, Mikołaj. Jak to jest? To są kłamstwa, nie słuchaj. Czyli istniejesz, tak? Jak najbardziej. I będziesz jeszcze biegał? Pewnie, że tak. No to super, cześć! Super, naprawdę.
Aż chcę się zapytać, co teraz rozgrzewamy? Czy rozgrzewamy kije, czy rozgrzewamy poszczególne partie ciała? Ale myślę, że jedno i drugie. Oczywiście najfajniej rozgrzewa się Barbara. Super, super to wygląda naprawdę, bo już o godzinie 11.30, czyli właśnie w tym momencie jest wspólna rozgrzewka tutaj na placu przed marszem Nordic. Witam reprezentację, która przyjechała prosto chyba z Laponii, tak? Na dzisiejszy bieg charytatywny. No to tak jakby, no nie? Dokładnie, no. Bardzo masz ładną bluzeczkę taką z... Tematyczna. Mhm. Wszystko jest specjalnie przygotowane na dzisiejszą imprezę. Charytatywnie uprawiamy. Fajnie, cieszę się bardzo. Jaki zamierzacie mieć czas w dzisiejszym biegu? Najważniejsze to jest dobiec do mety, dobrze się bawić. Czasy, tak zwykle życiówki będą. Zjeścimy się w limicie w mieście. Ty się również zgadzasz z tym brodaczem i z tą panią z rogami? Tak? Rozumiem. No to słuchajcie, ja wam życzę dzisiaj, żebyście osiągnęli, jak to się mówi, zadowalający wynik i pamiętajcie, żeby cały rok być grzecznym, bo inaczej luzga. No. Jasne, dzięki. Powodzenia wszystkim. Witajcie, dziewczyny. Cześć, Żółwik. Powiedzcie mi, dzisiaj pracujecie w biurze zawodów? Tak? A czemu nie biegacie? Na to nie pozwoli. Tak? Nie, nie ma. A uprawiacie jakieś sporty, czy na razie tylko tak w biurze zawodów? Jaki? Trochę tak, ale bieganie nie. A jaki? Nie wiem, preferuję jakieś gry zespołowe. Aha, tego typu. A koleżanka? Jeździectwo, ja to dobrze, że powiedział, czasami bieganie, ale to tak... No rozumiem. No to ja wam życzę, jak to się mówi, żebyście dzisiaj dali radę ogarnąć to wszystko. Oraz to się mówi Wesołych Świąt. Hej. Dziękuję. Siemkę, jak ci dzisiejszy bieg poszedł? Całkiem nieźle. Tak? Cześć w ogóle. Jaki miałeś czas? Czas nie był ważny, ważny był cel. Ty się ubierasz, czy ty ze mną rozmawiasz? I jedno i drugie. Aha, rozumiem. Ale głównie się ubieram. Rozumiem. Podoba ci się takie akcje? Oczywiście, jak najbardziej. Jestem za. Jeśli chodzi o takie i nie jestem przeciw. Mówisz? Mhm. Rozumiem. A co teraz? Coś jeszcze w tym roku, czy już nic? W tym roku? Co się da. Tak? Rozumiem. Ile wlezie? Ile wlezie, mówisz? Co będzie, to przy okazji. Rozumiem. A to sukcesu życzę. Trzymaj się. Wzajemnie. Witam cię bardzo serdecznie. Co jest ciekawego? Ale tak, taki z ciebie łasuch. Widzę pani Mikołajewa, że Mikołaj do pani przyszedł po tym, jak pani dzisiaj ładnie wybiegała. Poczekaj, posłuchamy, jakie numery, bo mamy takie... Taki się zły Mikołaj znowu się urządził. Nie jestem znowu. Dzisiaj trzeba Mikołaj czas pozostać. Oczywiście. Powiedz mi, jak ci poszło dzisiaj? Bardzo dobrze. Tak? Panu dowodnił, panu się należy. To fajnie, cieszę się z powodu. A byłaś grzeczna? Byłaś grzeczna czy nie? Chociaż jeden. Słuchaj, tam chorągiewka jest. I bądź dalej. I bądź dalej. I z tego życzę. Hej. Bońkowi może. Witaj Mikołaj, ty dzisiaj w podwójnej roli jako ratownik medyczny, tak? Jako Mikołaj. A, no to... Czyli Mikołaj, który robi na lewo. Dorabia, bokami. Dorabia, żeby chociaż miał umowę, a nie na czarno jak zwykle, nie? Tak jest. Powiedz mi Mikołaju, ile razy dzisiaj pomagałeś ludziom? Raz. Raz? Raz się zdarzyło, tak? Ale coś poważnego, czy przeżył? Przeżył, tak? Rozumiem. Oprócz tego, że jesteś ratownikiem medycznym, to także biegasz, czy nie? Oczywiście. Biegasz? No to fajnie, to biegaj dalej i pomagaj wszystkim. Cały rok, cześć. Zbliżam się do mojej ulubieńcy Barbary. Byłeś grzeczny? Nie. Hej, weź się stańcie sobie z boku, bo tam masz ten... Dzięki za oglądanie rozbieganej kamery. Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! Pan Tomek Prezenty!